Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Czy dopiero teraz zaczęło się nagrywać z jakimś opóźnieniem? To jeszcze raz. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Ja tutaj sobie z rana już ogarniam porcję napoi moich, więc tutaj już mi się zaparzyła pokrzywa. Pokrzywa z gruszką i Lipton skrzyp z pomarańczą, także to na włosy, skórę i paznokcie teraz sobie popijam zamiast brać jakieś tam tabletki, bo to tak robię rotacyjnie, że albo herbatki, albo tego typu jakieś tabletki. To jest o wiele tańsze tak naprawdę, więc kawa tutaj też z rana, także ja mam taką praskę na jedną porcję kaweczki, kubek z TK Maxa, z Aldiego i ze Starbucksa, co ja powiedziałam, Tesco, ten jest Tesco, ten jest Aldiego, a ten Starbucks Chicago. Także kawa z rana jak śmietana. Dzisiaj mam dużo rzeczy do zrobienia, więc myślę, że to będzie taki daily vlog. O, idealna porcja. Nie mam takiej kawiarki większej. Kiedyś miałam, ale właśnie denerwowało mnie to, że nie mogę sobie nigdy, wiecie, odmierzyć takiej idealnej porcji kawy, więc po prostu kupiłam sobie taką małą kawiarkę, czy tam praskę. Mleko moje, czekajcie, muszę sobie wstrząsnąć. To jest moje absolutnie ulubione, już od dawna. Czasem je zdradzam i próbuję coś innego, ale później szybko żałuję. Patrzcie, tu wstrząśnięte. O, jaka piękna pianka. Cudownie. O, teraz tak, dzień dobry z drugiej strony. Ja stwierdziłam, że dzisiaj mam wieczorem wyjście. Widzę się z moją bardzo dobrą koleżanką, z którą kiedyś razem pracowałyśmy. Pracowałyśmy razem w sumie, i od ilu my się znamy? Gdzieś od 10 lat. I mówię, pomimo, że już razem nie pracujemy, to staramy się no te 3 razy w roku spotkać, pomijając fakt, że mieszkałam w tym samym mieście. No ale tak wygląda życie osób dorosłych, że wiecie, to nie jak za nastolatka czy za czasów szkolnych, zresztą myślę, że wiecie o czym mówię. Dlatego staram się takie znajomości pielęgnować i po prostu no, umawiamy się w miarę możliwości. Czekolwiek to jakieś farfocle latają. Więc sobie tylko teraz rozczesałam włosy i dam sobie na... Powiem, że jakiś głód mnie tak mnie przyssało trochę. I mówię, o, mam ochotę na borówki. Byłam pewna, że kupiłam wczoraj borówki, jak byłam przed pracą właśnie w sklepie. Ale okazało się, że ich nie kupiłam. I teraz taka w sumie smutna jestem, ale wypiję kawę, to nie będę głodna. Dałam sobie na włosy olejek. To jest olejek, i teraz właśnie tutaj chcę popatrzeć, czy to zbliżanie tak mi się będzie, o, chyba jest ok. Marka Anwen Marakuja i to jest olejek do włosów wysokoporowatych. Możecie sobie wejść, jeśli nie wiecie, jaką porowatość macie włosów, jest to dla was czarna magia. Ja mam włosy, jak sobie robiłam właśnie taki quiz na stronie Anwen, żeby dopasowało wam produkty, to wyszło mi właśnie, że mam włosy chyba tam wysokoporowate, dlatego właśnie tą marakuję sobie zamówiłam. I ja mam ten olejek od bardzo dawna, a zużycie jest dosłownie, o, dotąd. Słyszycie, jak mi te kich, jak mi po kichach lata? Więc ja stwierdziłam, że zanim sobie umyję włosy, to je też trochę naolejuję. Także mam tutaj 3 pompki. Bardzo ładnie słodko pachnie. I ja tak jedną daję sobie od góry, drugą jakby tak od spodu i skupiam się na tej długości na kucyku. Też nie chcę dawać za dużo, bo to nie jest tak, że dacie więcej, to będzie lepiej. Bo chodzi o to, żeby te włosy miały czas, żeby to trochę pić, tak? Jak będzie ten włos taki oblepiony, to niekoniecznie wtedy będzie ok. Więc o, to sobie tak zostawiam. I gdybym nawet tak naprawdę na co dzień dała pompkę tego olejku, to myślę, że też mogłabym z tym olejkiem chodzić we włosach. Więc teraz sobie o, te włosy zepnę. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się stanąć w tym samym miejscu. Mam takiego dużego klipsa, jak chyba w Gucci kupiłam. Mam nadzieję, że widać. Dobra, pokażę wam, jak ja ostatnio sobie zwijam włosy. O, robię... Czekajcie, jakie to robię. O. Jakoś tak kiedyś zrobiłam. I klips. I tak mi się trzymają. Więc jak mam takie dłuższe włosy i chcę, żeby mi tak było, wiecie, w jednym miejscu, to
takie właśnie zostawiam. I teraz sobie właśnie stwierdziłam, że zrobię sobie też jeszcze szybko maseczkę LED-ową, tą czerwoną, i później nałożę sobie maseczkę. I wczoraj dokupiłam dwie maski właśnie w Woodzie, bo były na promocji. Moja tak zwana londyńska maseczka, moja ulubiona, ale mam też tutaj z L'Oreala. Ja już ją kiedyś kupiłam, ale to był ten chyba pierwszy vlog, który nagrywałam nowym aparatem i po prostu nagrałam tam bez dźwięku. I to jest maseczka z witaminą C, taka 15-minutowa, która po prostu ładnie skórę delikatnie się nawilża, rozświetla i tak też delikatnie napina. To też zresztą pisze, że to jest firming mask. I tu też producent zaleca, z tego co pamiętam, żeby zrobić sobie taką serię, chyba żeby użyć, że widać różnicę po trzech maseczkach, tak? Po trzech użyciach. Także no, zobaczymy. Więc ja to sobie teraz myję buzię, myję dziób i się ogarniam. Kurier ma być dopiero po południu, więc bez obawy. Tak z taką normalną maseczką otwieram, to z tą myślę, że mógłby się biedny przestraszyć. Chyba muszę ją naładować, bo ostatnio chyba coś mrugało. O. I też coś mi Ewa wysłała TikToka, żeby nakładać tą maskę właśnie też, aby tutaj na skórę głowy, że też podobno to super działa na włosy. Nie wiem, nie próbowałam. Jeszcze. Wysłałam już analizę do klientki. Widzę, że tam jeszcze kilka maili mi przyszło, więc zaraz na nie odpiszę, żeby już tak oficjalnie odejść od komputera. W międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, zrobiłam sobie tą maseczkę z L'Oreala, nałożyłam pielęgnację, no i teraz trochę tutaj stałam przy garach i wymyśliłam, że dzisiaj będzie pomidorowa i faszerowane cukinie. Ja dzisiaj wieczorem chodzę z koleżanką po pracy na kolację, wino i ploteczki, także obiadu w domu jeść nie będę, bo tak jak mówię, wieczorem po prostu będę gdzieś tam jadła. Także też sobie śniadanie zjadłam w międzyczasie, kanapki, pomidorki, szynkę. Tutaj mam z boku jeszcze kawę, mi się parzy, ten jogurt z Alpro mam też wyjęty. Ale powiem wam, co tutaj właśnie mam naszykowane. Tutaj jeszcze się to co prawda zupa robi. I tu, proszę bardzo, jest taka... Inaczej, to będzie pomidorówka i mam tutaj bardzo dużo skrzydełek, pół kapusty, włoskie, marchewkę, pietruszkę, seler, pora i naprawdę pachnie przepięknie. Mi taki zapach takiego rosołku gotowanego na skrzydełkach kojarzy się z takim rosołem dla dziecka, jak się gotuje. Także chciałam domu pachnie takim rosołkiem. On jeszcze tutaj myślę, że z godzinę mi pobulka tak sobie delikatnie. I do tego dużego gara dam dwa przeciery pomidorowe. I do tego zrobiłam też, tutaj już ugotowałam ryż, dwa woreczki ryżu. Ja jestem jakaś taka sierota i nie umiem, nie chcę, nie potrafię, nie lubię przede wszystkim gotować takiego ryżu na sypko. Więc tutaj dwa woreczki już są ugotowane i będzie właśnie pomidorówka z ryżem. A na obiad dla chłopaków tutaj szykuję cukinie faszerowane, więc one już są wydrążone. Zrobiłam farsz, gdzie właśnie była duża cebula, cztery małe ząbki czosnku, pół kilograma mięsa mielonego, no ale te cukinie były takie, że dwie były takie, była duża, średnia i mała, więc zostało mi jeszcze tyle farszu, więc tak naprawdę to będą mogli sobie tak z boku do obiadu dołożyć. Więc to wstawię do piekarnika, wiadomo, później, ale na to jeszcze właśnie poukładam sobie mozzarellę i to będę zapiekała w piekarniku, myślę, że przez jakieś 30 minut. Muszę zobaczyć na jakiś przepis, bo właśnie nigdy nie pamiętam. Kiedyś też te cukinie parzyłam, żeby było na pewno miękkie, ale to po prostu wystarczy, że mam chwilę dłużej w piekarniku, więc tak naprawdę... Nie parzę ich już ostatnio, więc już ostatnim razem, jak je robiłam, to właśnie też ich nie parzyłam, bo znalazłam taki przepis, gdzie nie trzeba było tego robić. Także jak cukinie będą w piekarniku, to też wstawię im wodę na kaszę, bo ostatnio, o patrzcie jak ten, i to tylko jedna kulka mozzarelli. Słyszeliście ten tekst, że mozzarella to jest mięso z muminka, nie? Już kiedyś to mówiłam. A i do tego jeszcze będzie, moi drodzy, czekajcie, którą ręką to zrobić? Będzie jeszcze oregano.
posypane od góry. Oregano mi, oregano pachnie mi jak bronchosept, jak syrop na kaszel, tak mi się to kojarzy. O, także coś takiego do piekarnika. Więc tutaj właśnie była cebula, czosnek, mięso mielone i puszka pomidorów. Wszystko było przyprawione do smaku. Sól, pieprz, papryka wędzona. To od razu widzę, że mogę zmywarkę wstawić, więc co tam dzisiaj mieli na, nie wiem, tam zupę, czy nie wiem, to sobie zjedzą, jak tam Andrzej uzna, co będzie miał ochotę pierwsze. I do tego właśnie ostatnio kupiłam w polskim sklepie coś takiego, Trend Lunch. Kiedyś to kupowałam. Pęczak, bulgur, soczewica zielona. I to Andrzejowi bardzo smakowało, ale też jest wersja jakaś kasza z truflą i dynią. I to też jest bardzo dobre i pachnie przepięknie. I właśnie wysłałam mu zdjęcie. Będziesz chciał do obiadu ugotowaną kaszę, właśnie ten Trend Lunch, czy ziemniaki? Powiedział, że to, a mój Andrzej to jest pan ziemniak. I no, jestem w szoku. Że jednak nie ziemniaki wybrał, także lepiej, bo nie muszę obierać, tyle mniej roboty dla mnie, bo tylko wstawię wodę, więc tutaj wszystko sobie tak naprawdę naszykowałam. Nastawię jeszcze może tak zegarek tutaj na godzinę, żebym się nie zapomniała, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia i nie chcę się zakręcić, także dobra, tutaj niech mi to bulka, to się później wstawi. Kaszę mamy i do tego jakieś ogórki, czy tam ćwikłe, czy sałatka sobie po prostu wyjmą. Ja też już wypiłam w międzyczasie spokrzywę. Tutaj teraz mam skrzyp, także wypiję jeszcze póki, nie powiem, że ciepłe, póki świeże, póki nie takie całodniowe. Ale powiem Wam, że ten rosołek po prostu pachnie przepięknie. Przepięknie. I mój Andrzej właśnie najbardziej lubi z takiego rosołu kapustę. Właśnie umyłam sobie włosy pierwszy raz tym szamponem z Bilendy. To jest szampon do włosów farbowanych, mleczko migdałowe, borówka amerykańska, zielona herbata. I powiem Wam, że mam tutaj pod prysznicem szampony z... Czekajcie, gdzie to one są? O, proszę bardzo, mam teraz ten z L'Oreal. Kiedyś naprawdę mi się bardzo dobrze sprawdzał. I mam też tutaj taki z Herbal i jego używam... No właśnie, używam ich tak na zmianę. Tam z tyłu mam taki Olaplex do oczyszczenia skóry głowy i taki raz na jakiś czas to używam, ten fioletowy z L'Oreala. Ale po tych szamponach to mam coś takiego, że umyję włosy wczoraj, a rano już mam te włosy no już takie nieświeże. Więc pytałam Was na Instagramie wczoraj, co polecać, jakie szampony, i tam kilka osób poleciło szampon z Vichy. Pokażę później, który. Też parę osób polecało peelingi skóry głowy. Mycie włosów dwa razy, zostawianie szamponu na 5 minut tej piany przy drugim myciu, także popróbuję tych Waszych sposobów. No ale na razie mówię, używam ten szampon, więc mam nadzieję, że on mi nie będzie aż tak włosów, nie wiem, nie chodzi o przyciążenie, po prostu, no... Coś jest nie tak, bo ostatnio miałam na tyle fajne włosy, że mogłam nawet co 4 dni je myć i było ok. No a na długość użyłam tej odżywki z ulubieńców z Garniera, która mi się bardzo dobrze sprawdza. Ja jej nie nakładam na skórę głowy, nakładam ją tylko właśnie na długość, tak gdzieś od ucha w dół. Stawiam na minutę, dwie i spłukuję. Ten szampon właśnie sporo osób polecało. Tu akurat jest zdjęcie z polskiej strony, ale on w UK też jest dostępny. Kojarzę go z Vichy, także będę musiała poszukać go w budzie. I byłby duży problem z tym, żeby zidentyfikować ciało, które ewidentnie leżało tam od kilku tygodni, ponieważ oczywiście opuchlizna, cały proces gnilny już dały mocno o sobie znać. Dobra, udało mi się nagrać denko. Bardzo, bardzo się cieszę, bo w sumie nie miałam dużo czasu i wyrobiłam się tak idealnie, bo tak naprawdę w każdej chwili już, może nie, że w każdej chwili, ale już za niedługo pewnie Szymon będzie wracał ze szkoły, więc cieszę się, że mi się to udało nagrać. I powiem Wam, że jak chodzi o makijaż, to miałam, czekajcie, taki cień pada, że później włożyłam jakąś, tak to w tym miejscu, czemu tak ten cień pada, aha, bo tu patrzę w aparat, a z boku jest ten podgląd jeszcze i to tak dziwnie wygląda. Włączę sobie tylko kamerę, żebym widziała, czy ewentualnie przyjeżdżają. Raczej ten
Pan z taksówki, który teraz busem po niego przyjeżdża, to nie widział mnie jeszcze w takiej wersji, takiej w ogóle, w takim full glamie, więc myślę, że byłby zdziwiony, więc zaraz jeszcze przybiorę, żeby gości miał rozkminy, dlaczego ona dzisiaj tak wygląda. Więc jak chodzi o makijaż, to wyjęłam sobie dzisiaj, patrzcie, jak mi na to pasowała, paletka Huda Beauty New Nude. To jest moja absolutnie ulubiona paletka, to jest chyba moja druga lub trzecia sztuka tej palety, z tego względu, że ona jest bardzo niewydajna. Pamiętam, jeszcze jak robiłam makijaże i warsztaty makijażowe, to chyba przy, nie wiem, 12 makijażu czy 14 już zobaczyłam Denko w tym cieniu Teddy, bo tutaj jest bardzo mało tego cienia, one też są mało ubite, no są po prostu bardzo niewydajne. Bo jeśli tą paletkę lubicie, to naprawdę możecie w ciągu 2 miesięcy zobaczyć Denka, a to jest raczej rzadkość. I dzisiaj tak naprawdę, jak chodzi o ten makijaż, co sobie zrobiłam, to już wam powiem, na całą powiekę dałam sobie pierwszy ten odcień właśnie Teddy i później przyciemniałam tymi dwoma kolorami kurde, ten cień mnie tu denerwuje, jak mam to pokazać? Nie da się... zaraz się zdenerwuję, widzicie? Jak właśnie cień pada? Ale... o, to mam po prostu linię rzęs tak przyciemnioną, mam też kredkę z Victoria Beckham, tą w odcieniu Cocoa, rozblendowaną bardzo mocno, no i mam też... o, czekajcie, może tak? O. I mam też właśnie rzęsy, mam 10, 11, więc... nie w tą stronę! Nie w tą stronę. Kurde, no to już taka pora też, że szybko się ciemno robi, ale to jest paletka, którą bardzo lubię i jak chodzi o to, co mam na policzkach, też myślę, że to glow bardzo ładnie wygląda. O, widzicie? O, tu. Zależy... nieważne jak się ruszę, to ten cień gdzieś jest jakby w makijażu widoczny, to nie jest żaden cień czy brud, czy coś nieźle rozmasowany, rozblendowany, po prostu tak to wygląda. Ale bronzer z marki 17 w odcieniu 10, uwielbiam ten bronzer, róż z MAC-a w odcieniu Glow Play Blush, w odcieniu Blush Please. On się po prostu nigdy nie kończy. Bardzo go lubię. On daje takie gumowe, jakby mokre wykończenie na policzkach. No i to, co tutaj gdzieś widzicie jeszcze, może to jest Becca Moonstone, ale mam jeszcze całe duże opakowanie na zapasie, także spoko. I na usta sobie dałam tylko dzisiaj tak na szybko błyszczyk z Fenty w odcieniu Fussy. Jak macie o to na błyszczyk, to naprawdę się fajnie utrzymuje, pięknie wygląda, to Fussy dla zimnych typów kolorystycznych, a Fenty Glow dla ciepłych. Nie ma za co, uwielbiam te błyszczyki. I teraz w sumie, tak jak mówię, może się szybko gdzieś, a kolczyki sobie zdejmę. Gorąco mnie strasznie w tym sweterku, to jest sweterek z Vasali. No i dzisiaj już wam mówiłam, mam wieczorem wyjście, więc stwierdziłam, że no mam ochotę jakieś takie bardziej smoky. Myślę, że to naprawdę fajnie wygląda. I szybko nie wiem, co sobie założę, czy właśnie tą sukienkę też z Vasali, może tą czarną, długą, czy coś innego, nie wiem, jeszcze się zastanowię, bo nie wiem w sumie jak jest na polu, ma być później zimno i w sumie jak gotowałam, miała tak uchylone okno, to mówię, ale piździ, mówię, jak takim mrozem ciągnie, a naprawdę było bardzo ładnie i słonecznie, no mówię, teraz już chwilę po trzeciej i tak się ciemno robi, no już takie uroki końca listopada. Ja tak na szybko wskoczyłam w bluzę, ale tutaj jeszcze chcę sobie przeprać apaszkę, którą kupiłam na Vinted. Zobaczcie jaka duża, taka trochę w stylu Hermesa, a to jest marka chyba Jules i to jest 100% silk, 100% jedwab i dałam za nią 12,50 plus wysyłka, no niecałe 15 funtów w sumie za nią zapłaciłam i myślę, że jest przepiękna, tylko sobie właśnie muszę ją, tak jak mówię, przeprać. Bardzo, bardzo podobają mi się też takie chusty, jak szukacie tego stylu właśnie, z marki Holland & Cooper. Ja wam podlinkuję w opisie na dole, które mi się podobają i cały czas liczyłam, że w Black Friday może coś mi się uda kupić, ale wszystko jest na przecenie, ale nie te chusty, więc też może będę na Vinted właśnie na nie polowała. Także jak szukacie jedwabnych, nie kupujcie tych poliestrowych czy akrylowych, no patrzcie na składy, bo naprawdę, no zobaczcie. Taki kawałek jedwabiu, przepiękny, do tych wszystkich moich płaszczy, no myślę, że rewelacja, bardzo, bardzo mi się podoba. No dobra, chcący robić vloga daily, to trzeba nagrać telefonem dezodorant pod pachę, żeby się odświeżyć. W takiej pozycji się nagrywa vloga, nie? Używam sobie też zapachu, bo skończyłam, że właśnie miałam klientkę taką na brwi stałą. Miałam tutaj próbkę z Lisa Afternoon Swim, która przepięknie pachnie, ale się w ogóle na mnie nie utrzymuje.
i usteczkę sobie chcę zrobić. Wziąłam konturówkę od Victoria Beckham w odcieniu, czekajcie, usteczko w odcieniu 3, no i do tego mam jeszcze, ja? Nie da się tak nagrać, źle ten, o, lusterką się trochę rozkręciło, o, czekajcie, tak będzie, będzie lepiej. Także pomadka z Chanel 116 Easy i kontrolówka od Victoria Beckham trójka. Bardzo ładnie wygląda, zaraz wam pokażę. Także już się tutaj tylko podmaluję. Dobra, lepiej byłoby w pionie chyba, ale mam ten taki, chyba nieco lusterko. Mam ten taki golfik, co wam ostatnio pokazywałam z Kosa. To jest moja druga sztuka tego samego golfiku, ponieważ pierwszy po prostu wyprałam w pralce. I tutaj mam tą na gumce spódnicę z Marks & Spencer i niżej mam po prostu czarne rajstopy i te buty takie a la Martensy. Włosy mam tak, o, z boku kucyka tylko zrobionego. Mocniejszy makijaż, mocniejsze smoki. Tak to wygląda, bardzo się sobie podobam. Dużo biżuterii, dużo wszystkiego. Torebkę sobie wzięłam też z YSL, tam mam też prezent dla Justyny. Nie wiem w ogóle, jak będzie jakość nagrywana tym telefonem, ale stwierdziłam, że jeśli chcę coś nagrywać takiego daily faktycznie dzisiaj, no to tylko telefon. Dobra, płaszczyk założony. O, teraz lepiej. Myślę, że jest całkiem, całkiem spoko. Trybulka, o, na ramię. O, no i spoko. Akurat fajnie jest, bo długość tutaj tego płaszcza kończy mi się z długością spódnicy. Normalnie teraz tak przelecę. Chcę mieć ten golf na wierzchu, żeby mi tutaj nie przewiało o ponerach. O, tak to wygląda, ale chyba torebkę sobie jednak dam na crossbody, tak mi będzie wygodniej. Także lecimy i spotykamy się w Willwoodzie. Dzień dobry kochani, dzień następny. Wiem, że miałam zrobić daily vlog, ale wczoraj zaraz się odwrócę i wam powiem, co tam się na mieście działo, więc jak już wyszłam z pracy, to nie ponagrywałam, ale parzy mi się kawa, parzy mi się pokrzywa i mam tutaj, powiem tak, jeśli napijecie się lampkę wina i przepijecie to shotem tequili, to możecie rano wstać na zasadzie, to nie był chyba najlepszy pomysł, bo niby dobrze się czujecie, ale tak trochę chyba jednak w pewnym wieku nie da się mieszać, więc nie mam kaca, ale czuję, że go mogę mieć, dlatego prewencyjnie robię sobie coś, co mi o czym mi lata temu Andrzej powiedział i w życiu bym na to sama nie wpadła. Jak jesteście właśnie takie niewyspane, po imprezce, czy w ogóle, kostka rosołowa, taki gorący kubek sobie zrobić z kostki. Wzięłam po prostu jedną kostkę, wrzuciłam do dużego kubka i powiem wam, że to jest napój mocy. Ja po tym odżywam. I naprawdę kanceluję takiegoś kaca, czy jego początki, czy takie, wiecie, po prostu łupanie w głowie. Także to jest mój zestaw dzisiejszy śniadaniowy. Taka sytuacja. Dałam sobie maskę lodową tutaj na dekolt. Kawkę zalałam, także smacznej kawusi. Niam, 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 pysia. I pomyślałam, że powiem wam, jak było wczoraj właśnie. Ja coś tam, jak wyszłam z pracy i szłam w kierunku Willwooda, to próbowałam coś nagrać, ale było tyle ludzi na mieście, bo okazało się, że wczoraj wieczorem było to oficjalne włączenie światełek i po prostu było tyle ludzi, że czułam się, jakbym była, nie wiem, w Londynie przy Tower Bridge. Bez kitu. Jest co tych tyle ludzi, tyś dzieci, tyle w ogóle o tej godzinie. Ja mówię, co się dzieje? I właśnie jak już szłam w kierunku centrum tak typowo, to mówię, a dobra, jakiś koncert, coś tam, muzyka i powiem wam, że ludzi było tak dużo, że no nie szło tak, nie mogłam tak iść na telefonu, żeby coś nagrać, więc mówię, dobra, poddałam się. W ogóle nie wiem, jak te pliki z telefonu będą wyglądały, bo jeśli są to na vlogu, to wy już wiecie, ja jeszcze tego nie wiem, ale miałyśmy fantastyczny wieczór, tylko właśnie byliśmy tutaj w Willwoodzie, to była taka sytuacja, że naprawdę bardzo długo czekałyśmy i na jedzenie, w ogóle było bardzo dużo ludzi, było bardzo busy, było bardzo dużo tam też ludzi z obsługi, ale coś tam na kuchni chyba im nie grało, bo
A zamówiliśmy pizzę z kozim serem. Jeśli widzicie kiedyś w Willowoodzie, to jest sieciówka, to jest w wielu, wielu miejscach, to tam pizza z kozim serem jest przepyszna, bo tam też jest cukinia, orzeszki pini. Bardzo dobra jest ta pizza. To jest nasza ulubiona pizza ze syną zawsze, którą sobie zamawiam już od lat i też zawsze wziąłem jakiś taki nowy makaron. Był jakiś nowy makaron, nie był taki średni, bo takie trochę za grube ciasto i w ogóle, ale tam, wiecie, byłyśmy głodne, to zjadłyśmy. I zamówiliśmy też sobie chyba frytki i starterów z jakichś nowości, jakieś takie, jakieś tam toskańskie ziemniaczki czy coś takiego i w ogóle strasznie długo czekałyśmy, ale my się nie mogłyśmy nagadać, jakby to jedzenie to po prostu, no mówimy, na przyjdzie to przyjdzie, ale tak, pierw nie przynieśli tych ziemniaczków i tych frytek, później się upomniałam o to, przynieśli frytki, już zjadłyśmy wszystko, talerze puste, mówię dalej, te ziemniaczki nie przyszły, aż w końcu no, kelner, co nas obsługiwał, mówi, że oni przepraszają za to wszystko, bo dzisiaj jakieś tam problemy. I ja mówię, ale ja te ziemniaczki też bym zjadła. Tak, miałam ochotę na te ziemniaki, ja kocham ziemniaki. A on mówi, że już może nawet nie ma, że coś tam. I mówi, no, że rachunek oni pokrywają. A ja tak, okej. Okay. Pierwszy raz taką sytuację miałam. I było to bardzo miłe. Już ona wróciła, bo poszła na chwilę do ubikacji. Ja mówię, nie płacimy. A ona mówi, co, zapłaciłaś już? A on mówi, nie. Mówię, za to wszystko, jak to ci wyglądało, to nie płacimy. I to było takie, okej. Okay. I poszliśmy dalej. Poszliśmy jeszcze do Argo na chwilę i później jeszcze do jednego pubu, ale w sumie nie pamiętam, jak on się nazywa, gdzieś wam go podlinkuję w opisie na dole, bo są fajne miejsce, jeśli lubicie takie, jeśli jesteście piwoszami, no my to jakieś tam tylko krajle wzięłyśmy, ale jeśli jesteście piwoszami i lubicie piwa takie jakieś smakowe, fikuśne, takie na zasadzie, jak tak można połączyć smaki, to to jest takie miejsce właśnie dla takich smakoszy, piwoszy. Takie trochę hipsterskie, ale średnia wieku też wczoraj była i były takie, wiecie, podlotki i panowie przed emeryturą. No i wróciłam się wczoraj do domu, to wiecie, szybko prysznic, pielęgnacja i się położyłam, ale w sumie już przed 6 stałam, a poszłam spać koło 1, także no, czułeś się trochę jak flak. Dlatego ci też stwierdziłam. Ja przeważnie, że jest takie przygotowanie się przed wyjściem, czyli właśnie potem włosy, olejek, czy jakaś maseczka i później taka regeneracja po. Bo w tym wieku to już człowiek potrzebuje naprawdę wiele więcej czasu, żeby dojść do siebie. I mam na telefonie też screenshota, też wam napiszę tą nazwę w opisie albo znajdę jakiś tam profil ich na Facebooku czy gdzieś w internecie. Może stronę internetową, więc tam mi poleciła pizzę. Jak jesteście z Peterborough, to Yaxley to jest sobie taka wioseczka, miejscowość zaraz za Peterborough, tak naprawdę. Jak ktoś mieszka na Hamptonie, to jest jakby Hampton, dwa kroki Yaxley, bo już tak jest Hampton rozbudowany. I tam podobno jest jakaś przezajebista pizza, to jest włoska rodzina i pizza jest w stylu neapolitańskim. I sądzę, że to jest po prostu pizza żyło i oni po tą pizzę po prostu dzwonią i odbierają, ale biorę, jest przepyszna, więc bardzo chętnie też bym sobie spróbowała, bo taką pizzę w stylu napolitańskim to jadam dosłownie może dwa razy, ale to są takie pizze, które wszystko kocham i uwielbiam i teraz na TikToku też mi skakuje bardzo dużo takich miejsc, że w Gdańsku właśnie, że w Trójmieście teraz po prostu taki wysyp z zajebistych restauracji, wszystko sam tylko do Doroty, żeby sobie zobaczyła, może albo szukać jakiegoś nowego miejsca, gdzie może iść, gdybym miała ochotę, także czułyśmy naprawdę, miałyśmy naprawdę bardzo fajny wieczór. Przy okazji też ja wiem, jaki to jest germaw i w ogóle ile zarobiłyśmy. No zarobiłyśmy przynajmniej po 30 funtów na głowę. Wysypiliście, mówię, nic tylko więcej starterów zamawiać i liczyć, że coś nie przyjdzie. No słuchajcie, jak dają tu bierz, jak biją, to uciekaj. Także przyszła jeszcze przed samym wyjściem paczka z tego, z Chanel, co miałam dwie rzeczy, ale to wam pokażę w następnym vlogu. Chciałam nagrać jakiegoś fajnego open boxa na TikToka, więc ja teraz właśnie dopijam tą moją stację ratunkową. Jakieś śniadanie, coś na ciepło, jakąś jajecznicę, coś takiego bym zjadła. Także kochani, życzę wam miłego weekendu, bo wrzucam to mam nadzieję od razu w sobotę. Do końca tego weekendu jest oferta na Black Friday, minus 15 funtów na analizę, nie wiem, autopromocja. Więc jeśli macie ochotę kupić komuś gift card, to można ją kupić, ona będzie miała 4 miesiące daty ważności. Można też się zapisać właśnie jeszcze jakby w tej zniżkowej cenie na analizę na styczeń. No może od stycznia będzie nowy cennik, wiadomo, wszystko do góry idzie, więc tak to wygląda. Więc jeśli macie ochotę, to serdecznie was zapraszam. Na maile można się odezwać
kosowana@2.pl i mogę właśnie wysłać Wam gift card, możecie się na analizę online właśnie zapisać, także do końca weekendu i tyle. I koniec właśnie z tą ofertą. Ja dzisiaj też ogólnie mam jeszcze jedną analizę do zrobienia online, bo no, trochę tych zgłoszeń mam i nie chcę zostawiać wszystkiego tak bardzo na gdzieś, nie wiem, na przyszły tydzień, bo teraz czas oczekiwania jest trochę dłuższy, bo poniedziałek też mam wolne, chyba Aga przyjeżdża, nie wiem, bo tam znowu coś tam chyba nie za bardzo się czuję, ale no mam sporo pracy, więc nie chcę właśnie tak sobie, wiecie, nawarstwiać wszystkiego, więc dzisiaj też jedną analizę zrobię i wyślę klientce, także no trochę rzeczy mam do zrobienia, obiad jest, dom przydałoby się posprzątać, ale to chyba jutro, mówię, dzisiaj mam takie rzeczy typu komputer trochę i no i się trochę ogarnąć. Także kochani, udanego weekendu, widzimy się z tego w kolejnym filmiku, buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa.